Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku programu Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Niezmiennie zapraszamy na naszą stronę bmtv.lt do śledzenia nas na Facebooku i YouTube. Tam też warto nas zaprenumerować, żeby mieć informacje o nowych treściach. Kciuk w górę, dzwonek. Ja się nazywam Rajmund Klonowski i moim gościem dzisiaj jest Danuta Stefanko, członek zarządu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, która w Wilnie przebywa na warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, czyli w Stanisławowie. Co to jest za organizacja? Jest to organizacja, która została założona w 2013 roku, niejako z inicjatywy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i w zasadzie od 2013 roku aktywnie działa na rzecz promocji i popularyzacji języka polskiego, kultury, historii, tradycji w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie i też w obwodzie, ale wychodziliśmy też szerzej na skalę całej Ukrainy w ramach różnych inicjatyw, szczególnie warta tutaj uwagi inicjatywa Forum Młodych Polaków, która jednoczy młodzież polskiego pochodzenia na całej Ukrainie i daje taką przestrzeń do rozwoju, integracji tej polskiej społeczności na Ukrainie. No właśnie, bo dawny Stanisławów, który obecnie nazywa się Iwano-Frankiwskiem, to miasto będące w granicach niegdyś II Rzeczypospolitej Polskiej, wcześniej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jak obecnie wygląda tam życie polskie? Jak liczna jest polska społeczność? Z tą liczebnością społeczności polskiej jest dość trudno, dlatego że ostatni spis ludności na Ukrainie został przeprowadzony w 2001 roku, więc trudno oszacować. Mówiąc o życiu społeczności polskiej, jest dość aktywne, a na pewno było bardzo aktywne przed pandemią i też przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Życie polskiej społeczności skupiało się bardzo często właśnie wokół naszego ośrodka, naszej instytucji, ale też wokół miejscowej parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata. Mówiąc o działalności centrum, prowadzimy działalność w różnych kierunkach i nie skupiamy się wyłącznie na przykład na młodzieży czy na dzieciach, ale prowadzimy też różne wydarzenia dla osób dorosłych. Mamy też klub seniora Złota Jesień i w swojej działalności staramy się integrować różne pokolenia, dlatego że polskość na tych terenach, też w naszym mieście, przetrwała właśnie dzięki starszym osobom, które swoim dzieciom, swoim wnukom przekazywały miłość do polskości w ogóle, bo tutaj ta miłość jest najważniejsza i właśnie nasze, jak to mówimy, nasze babcie, dziadkowie, nasi, oni właśnie tę kulturę, ten język przekazali młodzieży i właśnie teraz młodzież, niejako odwdzięczając im, organizuje różne ciekawe wydarzenia dla nich. Są to między innymi wieczory filmowe czy prezentacje książek, podczas których osoby starsze spotykają się z młodzieżą przy kawie, herbacie, mają okazję opowiedzieć o wydarzeniach ważnych dla nich ze swojej młodości na przykład, podzielić się swoim doświadczeniem i teraz szczególnie właśnie w okresie pandemii, wojny, osoby starsze odczuwają potrzeby bycia w towarzystwie, bo często to są osoby, które zostały same. Młodzież, dzieci, rodzina wyjechała na przykład do Polski czy za granicę, osoby starsze zostały albo po prostu to są osoby samotne, więc te osoby przebywając w naszym towarzystwie mają okazję odczuć się potrzebne. Ostatnio robiliśmy takie spotkanie absolwentów dawnej, ostatniej polskiej szkoły imienia Adama Mickiewicza, która funkcjonowała do 1957 roku. Właśnie to jest spotkanie, które absolutnie zostało zorganizowane przez młodzież dla osób starszych. Więc to życie tętni, mimo wojny, staramy się właśnie organizować takie tradycyjne dla nas wydarzenia, Dni Kultury Polskiej, żeby jednak ta normalność w jakimś stopniu się zachowała. Równocześnie pamiętamy o tym, że trwa wojna i staramy się na różne sposoby zorganizować pomoc humanitarną i przekazywać zarówno dla żołnierzy, jak też dla cywili. I tutaj właśnie wchodzi ten wątek wojny, do niego jeszcze za chwilę
wrócimy, ale nasuwa się pytanie, czy dysponujecie tam jakąś taką bazą materialną, jakimiś pomieszczeniami na stałe, czy musicie to wynajmować na przykład od miasta? Mamy pomieszczenie, to jeżeli dobrze pamiętam, 318 metrów kwadratowych, wynajmujemy od miasta, ale mamy tam symboliczną kwotę i na 50 lat mamy dla siebie to pomieszczenie. Mamy w tym pomieszczeniu bibliotekę, to jest, można powiedzieć, jedyna polska biblioteka w mieście, bo około 95% literatury, czyli ponad 3,5 tysiąca książek są wyłącznie w języku polskim. Biblioteka cieszy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci, ale też wśród osób, które się uczą polskiego i chcą właśnie poprzez czytanie poznawać język polski. Mamy też taką kawiarenkę, w której właśnie osoby starsze mogą się spotykać z młodzieżą. Mamy pomieszczenie, w którym są prowadzone lekcje języka polskiego, bo też właśnie jedną z kluczowych elementów działalności jest nauczanie języka polskiego. Mamy też oczywiście media swoje. Właśnie mamy radio internetowe, Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego. To jest radio, które niestety nie nadaje na żywo, ale mamy podcasty. Mamy też stronę internetową, sieci społecznościowe, więc staramy się, żeby ta polskość była popularyzowana nie tylko czynami i organizowanymi przez nas wydarzeniami, ale też w internecie. No i ta działalność medialna, czy ona się wiąże z tym, że macie osobny jakiś zespół zajmujący się tylko mediami, czy są to ludzie, którzy po prostu pracują w centrum i między innymi zajmują się tymi mediami? Znaczy, mieliśmy przed pandemią taki podział, że faktycznie były osoby, które głównie skupiały się na mediach, głównie zajmowały się nauczaniem języka polskiego i tam projektami, wydarzeniami kulturalno-oświatowymi. Teraz mamy osoby, w tym ja też, które zajmują się mediami, ale ze względu na to, że trochę wykruszył nam się zespół, część zespołu przebywa w Polsce teraz, część na Ukrainie, więc każdy jest od każdego, no ale jakiś tam formalny podział został, że ktoś zajmuje się tylko mediami, ktoś tylko innymi działaniami. A jak duży jest zespół centrum w ogóle? Mamy, można powiedzieć, na stałe 6 osób i to są osoby, które cały czas jakby są dostępne, cały czas działają w jednym kierunku. Natomiast mamy też ogromny zespół wolontariuszy, to są młode osoby w wieku szkolnym, ale tak 10-11 klasa, na które zawsze możemy liczyć. To są osoby bardzo inicjatywne, osoby, które w tym roku miały sporo pomysłów i co ważniejsze, je zrealizowały też. I na przykład powstał w ramach nauczania języka polskiego, młodzież zainicjowała takie spotkania Owszem Polska, podczas których opowiadają o różnych ciekawostkach historycznych na przykład, ale też rozmawiają o literaturze polskiej. Miały też takie spotkanie dotyczące kuchni polskiej i było nawet wspólne gotowanie pierogów, w którym też seniorzy uczestniczyli, więc jakby staramy się na różnych szczeblach łączyć te osoby. No i wiadomo, że jak ktoś się zajmuje mediami, to gdzieś tam przyjdzie, porobi zdjęcia, przy okazji porozmawia z osobami starszymi, czy tam opowie komuś o bibliotece, więc jakby mamy taki zespół, że może nie mamy ze sobą takich formalnych relacji, a bardziej takie rodzinne, można nawet powiedzieć, więc każdy stara się każdemu pomagać i być. A te osoby z 9-10 klasy, to są uczniowie, w ogóle jest polska szkoła w Stanisławowie, czy... No właśnie, niestety nie mamy polskich szkół jako takich, ale w bardzo wielu szkołach jest język polski jako przedmiot. Więc i też od momentu, kiedy się zaczęła pełnoskalowa wojna na Ukrainie, język polski stał się bardzo popularnym. Można powiedzieć, że po języku angielskim pewnie najbardziej popularnym, bo jak wiadomo, bardzo dużo rodzin wyjechało do Polski po 24 lutego 2022 roku. To są uczniowie szkół z polskim językiem nauczania, ale to też są nasi uczniowie, którzy przyszli do centrum celowo uczyć się języka polskiego, a przy okazji miały jakieś świetne inicjatywy i zobaczyły, że centrum jest przestrzenią, gdzie mogą te inicjatywy realizować, gdzie mogą jakieś swoje genialne, czasami faktycznie pomysły wdrażać w życie. I to jest miejsce, gdzie mogą się rozwijać, bo też staramy się organizowywać różne warsztaty rozwojowe, warsztaty autoprezentacji na przykład, czy takie warsztaty budowania zespołu, więc ta młodzież
mimo że czasami planuje wyjechać do Polski, jednak widzi, że na Ukrainie, między innymi u nas w Stanisławowie, jest przestrzeń, gdzie można się rozwijać i niekoniecznie wyjeżdżać do Polski czy gdzieś dalej na studia, a można też w swoim miejscu wiele fajnych rzeczy zrobić. Wspomniana już wojna, w jaki sposób ona wpłynęła zarówno na te relacje, jak i funkcjonowanie centrum? No właśnie, to był taki kolejny cios, dlatego że na przykład w 2019 roku, w ciągu roku, bo co roku robimy takie podsumowanie, no i się okazało, że ponad 130 wydarzeń udało nam się w roku 2019 zorganizować. Po pandemii to było około 40. I już jakby rok 2021, 2022, ten przełom był takim rokiem, takim okresem nadziei, że wreszcie można powrócić do normalności i działać na pełną skalę, tak jak to było. No niestety, niestety się zmieniło. W 24 lutego mieliśmy ambitne plany zorganizowania Tłustego Czwartka dla kursów języka polskiego. Mieli też przyjść seniorzy. Rano wszyscy obudziliśmy się od wybuchów. No i niestety działalność została zawieszona, ale już po tygodniu wznowiliśmy kursy języka polskiego, online'owo co prawda, ale co ważniejsze, 25 lutego, czyli dzień po wybuchu pełnoskalowej wojny, już jakby byliśmy w kontakcie z kancelarią prezydenta. Do naszej pani dyrektor zadzwoniła pani prezydentowa z pytaniem, czego potrzebujemy. No i właśnie od 25 lutego zaczęliśmy aktywnie włączać się w pomoc humanitarną, też organizować na miarę swoich możliwości. Wiadomo, nie jesteśmy jakąś ogromną organizacją, ale jakby zawsze staraliśmy się zorganizowywać jakieś rzeczy, na przykład żywność, środki higieny, czyli takie podstawowe rzeczy, bez których, oczywiście to nie jest broń, bo broń jest najbardziej potrzebna na froncie, ale jednak to są rzeczy, bez których też ciężko przetrwać, bo wiadomo, że no jakby każdy musi coś jeść. Więc przekazywaliśmy od pierwszych dni i do teraz przekazujemy tę pomoc zarówno żołnierzom, jak też cywilom. Też mieliśmy takie spotkanie z żołnierzami, takie nieformalne sobie przy kawie, no i oni właśnie mówią, że na przykład takie pulpety, które były przekazywane z Polski, po prostu na całej linii frontu już są znane polskie pulpety, więc ta pomoc jest doceniana i właśnie ta wdzięczność żołnierzy wobec narodu polskiego jest bardzo odczuwalna i ta więź, która została wybudowana nie na poziomie politycznym, a na poziomie międzyludzkim, ona jest bardzo mocna i mam nadzieję, że będzie długo trwała. A jak to jest, bo Stanisławów, Iwano-Frankiwsk to jest jednak miejscowość nie należąca do tych takich głównych ośrodków, to nie jest Lwów, to nie jest tym bardziej Kijów. Czy nie czujecie się czasami właśnie pomijani w tym podziale uwagi z Polskim? Nie. Ja myślę, że właśnie jeżeli chodzi o takie relacje, czy nie wiem, czy z organizacjami innymi w Polsce, czy też z fundacjami, to ja myślę, że tutaj akurat jest wyrównane. My też właśnie, jak wspomniałam o tej inicjatywie Forum Młodych Polaków, staramy się utrzymywać kontakty z organizacjami na całej Ukrainie i właśnie to jest jedna z takich misji, bo Polacy to czasami potrafią ze sobą konkurować i też na poziomie organizacji czasami jest to wyczuwalne, że na przykład któraś organizacja chce być lepsza. My od początku, od momentu założenia chcieliśmy być takim łącznikiem, absolutnie żadnych podziałów, tylko wspólnie wszyscy działamy na rzecz popularyzacji i właśnie tej promocji polskości i po prostu chcemy, żeby Polacy na Ukrainie byli zjednoczeni, żeby byli też, no jakby mieli świadomość tego, że są jedną wspólnotą, jesteśmy wszyscy na Ukrainie, jakby, ale naszą ojczyzną pozostaje Polska, więc powinniśmy po prostu o tym pamiętać i to powinno być tym elementem łączącym, żeby nie było czegoś takiego, że tam Kijów jest na pierwszym miejscu, czy tam Odessa na drugim, a Stanisławów na trzecim. Nie, jesteśmy wszyscy jedną wspólnotą. Czyli taka praca organiczna na rzecz dobra wspólnego. Tak jest. A znowu wracając do tematu wojny, czy też Polacy w Stanisławowie odczuli na sobie tą wojnę, czy te też Polacy z Stanisławowa, z Iwano-Frankiwska pojechali na front, też biorą udział w walce? Jak to wygląda z perspektywy społeczności lokalnej?
Znaczy na pewno każdego ta wojna dotknęła. Osoby starsze w sposób szczególny, dlatego że emerytura niestety jakoś kosmicznie nie wzrasta, a ceny wzrastają kosmicznie, więc jakby tutaj przynajmniej na tym podstawowym poziomie takim codziennym osoby starsze szczególnie to odczuwają. Na początku wojny wiele osób wyjechało, dlatego że w pierwszym dniu właśnie 24 lutego nasze lotnisko zostało zaatakowane, więc jakby wiele osób miało takie obawy, że to wojna za chwilę będzie tutaj. Poza tym pozostawała ta kwestia broniącego się Kijowa, które też nie było wiadomo, czy stolica wytrwa, więc był taka niepewność, no i strach oczywiście, więc wiele osób wyjechało z tym, że wróciło. Więc teraz można powiedzieć, że nie wiem, pewnie 70% osób polskiego pochodzenia, które wyjechały, teraz wróciły. Jeżeli chodzi o żołnierzy, trudno mi powiedzieć, szczerze powiedziawszy, chociaż wiem, że na przykład jeżeli chodzi o lwowski okręg konsularny, czyli obwód Iwano-Frankiwski, obwód lwowski i bodajże Użgorodzki, czyli Zakarpacie, tak, są żołnierze polskiego pochodzenia, którzy walczą na froncie, są też ci, którzy zginęli. Właśnie centrum we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja wspomnianą, ale też we współpracy z Konsulatem Generalnym przygotowało taką wystawę Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy, właśnie o żołnierzach polskiego pochodzenia, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, tą jedną ze swoich dwóch ojczyzn, bo wiadomo, że mieszkając na Ukrainie mają tę miłość zarówno do państwa, w którym mieszkają, też do państwa swoich przodków, do swojej drugiej ojczyzny, czyli do Polski. I tutaj taki przykład mi się nasuwa, i to już nie mówiąc o pełnoskalowej wojnie, tylko o wojnie, która w zasadzie trwa od 2014 roku, bo teraz też często, nawet nie wiem, nawet na Ukrainie często się zapomina, że wojna trwa od 2014 roku. Mówi się o wielkiej wojnie, tak, ale ona trwa od 2014 roku, a w zasadzie od początków historii. Gdybyśmy gdzieś tam sięgali już takich analiz głębszych. No i właśnie w 2018 roku zginął taki Andrzej Witwicki. On był ministrantem w naszym kościele, uczył się w seminarium, ale poznał na Majdanie swoją żonę przyszłą. No i seminarium się skończyło i właśnie on od początków, od Majdanu zaczynając, stał w obronie demokratycznych interesów Ukrainy. No i właśnie w obronie wolności, żeby naród mógł sam decydować o tym, co się dzieje w państwie. I właśnie Andrzeja pamiętam jeszcze jako mała dziewczynka, zawsze był uśmiechnięty, zawsze był taki pozytywny. No i właśnie w 2018 roku niestety zginął. Też jest właśnie w tej wystawie, o której wspomniałam. I pamięć o takich osobach trwa i właśnie bardzo ważne jest pamiętać, że nie tylko Ukraińcy walczą o wolność Ukrainy, ale osoby polskiego pochodzenia też. W zasadzie każdy człowiek, który widzi, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, rozumie, po czyjej stronie trzeba się opowiadać, więc też kto jakby czuje taką potrzebę, idzie walczyć. To bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Szanowni Państwo, naszym gościem była Danuta Stefanko, członek zarządu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, goszcząca tym razem w Wilnie. Bardzo dziękuję. A to był program Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Zapraszamy na bmtv.lt, Facebooka, YouTube'a. Za uwagę dziękujemy. Bądźcie zdrowi.